Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony kolejne zadanie. Siódme z książki Teraz matura z poziomu rozszerzonego zestawu pierwszego. Zadanie siódme jest o ciągach nieskończonych geometrycznych, tak, czyli tak naprawdę szeregach trochę geometrycznych. No, no i teraz to, co trzeba zrobić. Oczywiście trzeba obliczyć sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Dla przypomnienia, wzór na tą sumę jest bardzo ładny, ponieważ to jest A1 przez 1 minus Q. Po prostu. A1 przez 1 minus Q. Czyli musimy sobie wyliczyć z tego A1 i musimy sobie z tego wyliczyć Q. A1 jest prosto wyliczyć, ponieważ A1 to jest pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 2. No do potęgi pierwszej, tak? Bo wtedy jak mamy AN, to mamy tu NA. Jak mamy A1, to tu powinna być jedynka, ale coś do potęgi pierwszej to jest to coś, więc zostaje. Pasowałoby jeszcze wliczyć Q. Zobaczmy, jak wygląda może A2. To też będzie pierwiastek z 3, ale tu w nawiasie będzie pierwiastek z 3 plus 2 i potęga będzie druga. Dla trzeciego będzie trzecia, dla czwartego czwarta, dla piątego piąta. Czyli ile wynosi Q? Czyli Q równa się 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. Tyle. Bo zobaczcie, że ten wyraz został pomnożony przez to, dzięki temu w mianowniku pojawi się kwadrat. Ten wyraz, jakbyśmy pomnożyli przez to nasze Q, to by się pojawiło w mianowniku trzecia potęga, czyli byłby wyraz za trzeci. Jasne? Ewentualnie zawsze możecie wyliczyć sobie Q z wzoru A2 przez A1. Jasne? No. Dobra. No to co? Podstawiamy. S równa się. Za A1 podstawimy to, czyli pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 2, a w mianowniku 1 minus to. 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. O! Jest. Pyk. No, delaytuj się. Dobra. Trzeba by to jakoś ładnie rozpisać. Licznik przepisuje. Dobra, czekajcie. Pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 2. W mianowniku natomiast to sobie dodać te ułamki. Czyli otrzyma. Tu może kolorek. Zamiast jedynki wstawiam pierwiastek z 3 plus 2 przez pierwiastek z 3 plus 2. OK? A mianownik oczywiście, a dalej przepisuję. Jest. Równa się. Licznik przepisuje. A mianownik odejmuje, tak? Jak się odejmuje ułamki? Licznik minus licznik, a więc wyjdzie pierwiastek z 3 plus 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. Równa się. Licznik przepiszę. Razy, a kreska ułamkowa to jest dzielenie, więc zamienię to na mnożenie i odwrócę ten drugi ułamek. Pierwiastek z 3 plus 2 przez pierwiastek z 3 plus 1. To nam się elegancko skróci, a więc otrzymaliśmy, że to jest pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 1. Pomnożymy sobie to oczywiście przez tak zwaną liczbę sprzężoną, czyli taką. Tak, bo jak tu jest plus, to tu ma być minus. W pierwszym czy drugim zadaniu już było takie zadanie, że mnożyłem. Tam też dobrze tłumaczyłem to. Równa się. Pierwiastek 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Pierwiastek 3 razy minus 1 to jest minus pierwiastek z 3. A tutaj będzie pierwsza liczba do kwadratu to jest 3, minus druga liczba do kwadratu to jest 1. 3 minus 1 to jest 2, bo to jest oczywiście wzór skróconego mnożenia. Zakoduj 3 pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego. Ja wiem, że wy tu możecie nie mieć tego minus przez 2.
Bo tam już kamelka pewnie wchodzi. Pierwiastek z trzech. 1, 7, 3. Dobra. Odejmiemy to od trójki. I podzielimy przez 2. 0. Odwinięcia dziesiątnego. No mi wyszło 0,633. Zrobimy to. 0,6339 coś tam. Czyli to wpisujemy 630. Wpisujemy 633 i mamy po zadaniu. Zabawa z pierwiastkami tak naprawdę. No i podstawienie do prostego wzoru tak na sumę. No i tyle. No. I już. Aha, jeszcze była jedna uwaga, bo oczywiście trzeba pamiętać, że to nasze Q równe 1 przez pierwiastek z 3 plus 2. Zawsze warunek jest taki, i dobrze to nawet napisać, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od jedynki, ale to jest mniejsze od jedynki, ponieważ na górze jest jedynka, a na dole jest 3 z coś, tak? Ponad 3. Więc to jest mniej więcej 1 trzecia, 1 czwarta, coś takiego, tak? Więc ten warunek jak najbardziej jest spełniony. Ale to tylko taka dodatek. Na razie. Łapki w górę. Cześć.